Program Real Desktop Lite umożliwia stworzenie w Twoim komputerze pulpitu 3D. Aby to zrobić, po zainstalowaniu programu uruchom go. Kiedy to zrobisz, program automatycznie stworzy pulpit 3D, z którego możesz od razu korzystać. Klikając i przytrzymując prawy przycisk myszy, możesz przejść do menu programu i ustawić dodatkowe opcje. Program znajduje się w zasobniku systemowym. Aby go wyłączyć, kliknij na jego ikonkę prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Wyloguj się.